Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na pierwszy film z gry Star Wars Battlefront. Nie tylko zobaczycie, jak wygląda sama gra, ale przede wszystkim przetestujemy ją na moim sprzęcie. Zobaczymy w maksymalnych ustawieniach, ile z tej gry można wycisnąć, jaka jest płynność, ile klatek na sekundę. Za chwilkę zobaczycie też, jaka jest moja konfiguracja sprzętowa. Dokładnie na spokojnie, co mam w komputerze, możecie sprawdzić także w opisie filmu. Tam nawet macie linki z cenami, więc jeśli ktoś jest ciekaw, na czym ta gra właśnie będzie śmigać, możecie sobie to łatwo sprawdzić. Zaczynamy. No dobrze, rozpoczynamy. Na początek pokażę Wam ustawienia grafiki. Wchodzimy, mamy rozdzielczość Full HD, 144 Hz i wszystko na ultra, jak widzicie. Maksymalne możliwe ustawienia tej gry. Tak więc jestem ciekaw. W menu, jak widzicie, mamy pokazane 120 klatek, ale zobaczymy, jak będzie w grze. Zaczniemy sobie od jakiejś misji, a za chwilkę wejdziemy też w multiplayera. Dobrze, weźmiemy sobie przetrwanie i może zrobimy przetrwanie na planecie Slust. Czyli coś, czego w filmach chociażby nie widzieliśmy. Ok. Dobrze, możemy sobie wybrać blastery chociażby. Weźmiemy taki, jak Han Solo miał. Dobrze, ustawienie z pytakiem rakietowym. Ok. I lecimy. No i zaczyna się nasza misja. Okej, możemy sterować turbolaserem. Tego chyba nie sięgniemy. Nie mogę tak obniżyć. Jak widzicie, ilość klatek cały czas bardzo duża, powyżej 60. Ale jakiejś za dużej akcji jeszcze nie ma. Na razie bardzo duża płynność gry, no i przede wszystkim gra wygląda też bardzo, bardzo ładnie. Wow, przegapiłem. Ale dostał. Powiem, że mocny ten blaster, naprawdę fajny. Pierwsza fala za nami. Dobra, udało się. The homing beacon from the first pod is active. Move out. We need to get there before the Imperials do. Jak widzicie, ilość klatek cały czas po prostu piękna, powyżej 60 klatek. Dobra, kapsuła się uzbraja. Troszkę potrwa, zanim się otworzy, aby nie skorzystać. O, te fightery, no to muszę wracać. Defensive
escape pod will soon be under rebel control. A masz. You can't relax just yet. Scanners indicate massive reinforcements on the way. Spróbujemy teraz trybu multiplayer. W porównaniu z betą mam tutaj dużo więcej do wyboru, zobaczcie. Dobrze, nie wiem jak mi pójdzie pilotaż, ale spróbujemy polatać sobie. Ok, jeszcze nie grałem w ogóle, dopiero moje pierwsze podejście, więc nie mamy za dużo tutaj odblokowań. Ciężki wybór, ale weźmiemy chyba X-Winga. Ok, sterujemy po prostu myszką. Trzeba mieć niskie DPI, żeby nasz pojazd za bardzo nie skręcał. O, nic nie widzę. Wow. A, TIE Fighter. Na razie ciężko to idzie. Prawie był. Dobra, mamy osłony. Teraz jak widzicie, 120 klatek, po prostu rzecz niesamowita na maksymalnych ustawieniach. W końcu jakaś gra dobrze zoptymalizowana, a raczej wręcz bym powiedział, że świetnie zoptymalizowana. Dobra, spróbujemy jakimś uszczelić. Poszła rakieta i dostał. Dobra. W ogóle sceneria bardzo fajna, tam jakiś krążownik Mon Calamari, fregaty rebelianckie, natomiast po drugiej stronie oczywiście krążowniki Imperium. No dobra, jakoś powoli się wprawiam, chociaż i tak wolę walkę na ziemi. Dobra, wspólna akcja, ok. Wow! Prawie jakimiś szczątkami dostałem. Spróbujemy jeszcze zrobić niski przelot, zobaczymy czy klatki spadną nad terenem. Ciekawe, czy możemy kręcić się wokół własnej osi. Ops, dobra, wracamy do akcji. 90 klatek, 85 przed chwilą było. Cały czas mega płynność. O, cele naziemne też możemy atakować. Fajnie wiedzieć. Chyba nawet nasze, ale okej. Jakiś tajny namierza. O, nawet TIE Advance leciał. Fajnie. No ok, myślę, że z latania też mamy już fajną próbkę. Bardzo dobre wyniki po prostu płynności. Ilość klatek powalająca wręcz. O, zobaczcie nawet Outrider. Wiem wam, że ten tryb latania nawet mi się spodobał, ale przejdziemy jeszcze do zwykłego multiplayera, że tak powiem, na pieszo. Zobaczymy jak to będzie wtedy. I na koniec legenda Soku Millennium nawet się pojawił. Dobra, wychodzimy z tego. Ok, weźmiemy coś takiego jak bohaterowie i złoczyńcy. Nie było tego w becie, więc nie wiem czego się spodziewać. Zaraz zobaczymy. Czekamy na graczy jeszcze. Natomiast ilość klatek widzicie w tym momencie 74, a już praktycznie jesteśmy w grze. Tu mamy jakiś sandcrawler Jawów. Tam w tle, w korycie rzeki wyschniętej jakieś AT-AT sobie kroczą. No dobra, jeszcze chwilka i będziemy rozgrywać. Więc mamy tutaj Luka, Hanna i Leję przeciwko Vaderowi. O, Boba Fett wskoczył. Jeszcze jeden bohater, chyba Imperator to będzie, tak. No dobra, fajnie. Zobaczymy, co z tego będzie. No co za ekipa, zobaczcie. Thank you.
widzę. Nieźle. Jest ostra akcja po prostu. Nie za bardzo się opanowałem ten system sterowania, ale okej. Boba Fett mnie tutaj atakuje ostro. A i dostałem. Ale cały czas ponad 60 klatek, rewelacja. Teraz polecimy jako zwykły gwardzista. A szybki jest ten Boba Fett. A imperator. A przez osłonę mi dostał. Nieźle. Widzieliście sami kratki, do tam 50 parów spadało momentami. Natomiast cały czas świetny poziom. No dobra, koniec tego trybu. I tutaj z tego co widzę, mamy wojnę totalną, czyli pewnie będzie najwięcej pojazdów i wojsk naziemnych na tej mapie, więc spróbujmy. Jak widzicie, z serwerami nie ma problemu, mnóstwo osób już gra w tą grę, no i widzimy, że po naprawdę sporo, chyba po 20 graczy w każdej drużynie. Dobra, bierzemy rebelię znowu i zaczynamy. No, tym razem Imperium. Czyli mnie do rebelii chyba już nie zakwalifikowało, wrzuciło mnie do Imperium, ale dobra, może być, pewnie. No to zaczynamy. Start przy partnerze, ok. I lecimy. A, zabił mnie ktoś. Mamy 80 klatek w tej chwili, nieźle. Lecimy jeszcze raz od początku. Wam, że muszę dzisiaj, dopiero pierwszy kontakt z tą grą, muszę dzisiaj pograć jeszcze w multiplayera, zdobyć punktów trochę, żeby sobie odblokować różne fajne rzeczy. Zobaczcie, co jest ciekawe, możemy biegać albo z trybu pierwszej osoby, albo z trybu trzeciej. Dorwałem gościa, wieżyczka mnie prawie tam, a drugi mnie już dorwał. Okej, okay. No ale jak widzicie, ilość klatek rewelacyjna na moim sprzęcie, po prostu coś pięknego. Tak więc możemy uznać, że Star Wars Battlefront w końcu jest grą, która została dobrze zoptymalizowana, nie jak inne hity, które teraz wychodzą, gdzie musimy po prostu myśleć o nowym komputerze. Tutaj jak na razie nie ma problemu, to jest oczywiście ostatni gameplay z tej gry, zobaczycie więcej, natomiast w pierwszym już widzicie, że na maksymalnych ustawieniach Ultra gra chodzi pięknie. Podejrzewam, że nawet w 4K na tym sprzęcie dałoby radę fajnie pograć. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że na jakim sprzęcie gram, sprawdzicie w opisie filmu. Macie tam wszystkie podzespoły komputera. No i czekajcie na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was, cześć!